z nami już od dłuższego czasu. Część z Was mogłem, miałem się tutaj już wcisnąć Waszą dłoń, poznać Was troszeczkę lepiej, także jesteście wspaniałymi ludźmi. To, co się tutaj dzieje, naprawdę jest Bożym dziełem. Także bardzo Wam dziękuję za Wasz udział w Bożym Królestwie. Jest dla mnie bardzo szczególnie też ze względu na mojego syna Christiana, że może brać w tym wszystkim udział, się angażować, wzrastać i dojrzewać. Także. Słuchajcie, na start chciałbym prosić Was, żebyście podzielili się na grupy czteroosobowe. Tak, po cztery osoby, dobra? Okej. Będziemy rozmawiać na temat Ewangelii. I nawet by się mogło, że Ewangelia jest czymś tak oczywistym, czymś tak banalnym, że przecież my wiemy, więc co mamy więcej do powiedzenia, do usłyszenia na temat czegoś tak podstawowego jak Ewangelia. Natomiast okazuje się, że Ewangelia jest, ktoś kiedyś użył tego przykładu, że Ewangelia jest tak płytka, jak taka kałuża gdzieś przy piaskownicy, gdzie dzieciaki mogą się bawić. Nie utopią się, a jest jednocześnie tak głęboka, gdzie delfiny mogą pływać i nurkować. Także ona jest bardzo prosta, bardzo podstawowa, a jednocześnie bardzo głęboka i bardzo potężna. Pierwsze pytanie, to nie dla Was, nie bójcie się, ale słuchajcie uważnie. Czyja, o kim, dla kogo i po co jest Ewangelia? I żeby nie wymyślać z głowy, to przeczytam kilka wersetów zaraz na początku z listu do Rzymian, pierwszy rozdział. Posłuchajcie. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga. Panie Skopka. Ewangelia jest Boga. To nie jest wynalazek jakiegoś człowieka, to nie jest kwintesencja dyskusji apostołów między sobą, to nie jest wywód moralności człowieka, to nie jest mądrość starożytna ludzka, to jest własność Boga. Sam Bóg jest autorem i posiadaczem Ewangelii. Nie my mamy prawo, żeby negocjować tę Ewangelię, upiększać, modelować, kształtować. Ewangelia jest nam dana. Ewangelia pochodzi od źródła i od właściciela, którym jest Bóg. Ona cały czas jest w jego posiadaniu. To jest Ewangelia Boga. Dalsze pytanie, o kim jest ta Ewangelia? I kolejny werset, trzeci werset mówi nam bardzo jasno o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida. Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie. Ewangelia nie jest opowieścią o mnie, chociaż opowieść o mnie może być bardzo ciekawa i inspirująca dla wielu ludzi. Ewangelia nie jest nawet moim własnym świadectwem. Ewangelia jest o Panu Jezusie Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał. Dalej, dla kogo jest ta Ewangelia? A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przybić do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia. Ewangelia jest dla narodów. Ewangelia jest dla ludzi, którzy mieszkają w tym świecie, dla wszystkich narodów. Dla nich jest ta Ewangelia. Po co ona jest? Przed chwilą to przeczytaliśmy. Aby przybić do posłuszeństwa wierze. Dla Jego imienia. Ewangelia ma jeden konkretny cel. Po to, aby przywieść naród, przywieść ludzi do posłuszeństwa w wierze. Czyli nie tylko do wiary jako wiedzy, pewnej świadomości, ale do posłuszeństwa tej wierze dla imienia Pana Jezusa. Jezus Chrystus jest dawcą tej Ewangelii, jest wykonawcą tej Ewangelii i jest odbiorcą owoców tej Ewangelii. Więc ona pochodzi od Boga, jest dla narodów, jest dla nas, jest dla Boga. Ewangelia nie jest jedną z ważnych prawd, które mieszczą się w tej księdze. Nie jest jedną z nich. Jest głównym przekazem Bożego Słowa.
Ewangelia nie pojawia się tylko w niektórych fragmentach i wersetach Ewangelii, czterech czy listów, może jeszcze w księdze Izajasza w jednym czy dwóch miejscach. Ewangelia jest tak naprawdę taką złotą nicią, która się przeplata jak przez materiał, przez wszystkie księgi Biblii. Pamiętacie, jak Jezus szedł z uczniami do Maus, tak? Kiedy oni jeszcze tyle nie rozumieli już po 3 latach, jak Jezus z nimi chodził. I Jezus tłumaczył im, że cały Stary Testament, każda księga mówi o nim. I oczywiście wiadomo, że Nowy Testament tak samo mówi o nim. Więc Ewangelia jest taką wielką opowieścią o Bogu. Jest historią Boga. Historią, której Bóg Ojciec jest autorem. On jak gdyby napisał scenariusz. Bóg Ojciec napisał scenariusz. Jest autorem tej opowieści. Zgadnijcie, kto jest jej głównym bohaterem. Syn Boży, wiadomo. Jezus Chrystus jest głównym bohaterem historii, scenariusza, który napisał Jego Ojciec. A Duch Święty w tym wszystkim, jak tworzy się film, to kto jest kluczowo taką postacią? Jest scenariusz, jest główny bohater. Żeby nakręcić film, kto jest jeszcze potrzebny? Reżyser. Kto jest tym reżyserem? No jeżeli mówiliśmy już o ojcu, mówiliśmy o synu, kogo brakuje jeszcze? Trzecia osoba boska. No. Duch Święty jest reżyserem. On reżyseruje wszystkie zdarzenia, które Bóg Ojciec zaplanował i które są o Jego Synu. Także cały trójosobowy Bóg jest zaangażowany w dzieło kupienia ludzkości wybranych Bożych dla posiadania Boga i dla radości Boga. Ewangelia jest taką melodią przewodnią całej Biblii, inaczej można by powiedzieć. Czasami odpowiadając sobie na pytanie, czym Ewangelia jest, warto powiedzieć, czym Ewangelia nie jest. I Ewangelia nie jest na przykład dobrą poradą na lepsze życie. Jak Jezus może ci pomóc osiągnąć twoje marzenia i żebyś spełnił się w życiu? Tyle Ewangelia nie jest. Ewangelia nawet nie jest naszym własnym świadectwem. Jak bardzo ono może być inspirujące i pomocne i może pomóc, może torować drogę do tego, żeby tę Ewangelię móc opowiedzieć. Ale Ewangelia to nie jest moje świadectwo. Moje świadectwo jest efektem Ewangelii, jest owocem. Ewangelia to także nie jest jakiś nakaz. Cała Biblia, oczywiście wiemy, się dzieli na Stary Testament i Nowy Testament, ale ja myślę, że zasadniczym sposobem podzielenia całego Pisma Świętego jest na wszystkie fragmenty, które są nakazami, są w trybie nakazującym, czyli przykazania, nawołanie do posłuszeństwa, dekalog i wszystkie inne, nie tylko w Starym Testamencie, ale w Nowym. Jest masa nakazów przez Jezusa, przez apostołów, tak? Więc wszystkie te fragmenty, które są nakazujące, ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia jest w trybie oznajmującym. Czyli to jest to, co się wydarzyło, to, co jest faktem. Nie jest nawołaniem do czegoś, ale jest stwierdzeniem, że coś się wydarzyło. Tak naprawdę całe Pismo Święte można by podzielić na wszystkie prawdy, które są związane z prawem i wszystkie prawdy, które są związane z łaską Bożą, czyli z Ewangelią. Co więcej, Ewangelia dosłownie, prawdopodobnie wiecie to, że Ewangelia dosłownie znaczy dobra nowina. Bierze się z greckiego języka. To w ogóle ten termin Ewangelion, czy Ewangelion, to nie jest żaden chrześcijański, nie wiem, czy religijny termin. To był świecki termin, który oznaczał ogłoszenie, oznajmienie, deklarację o zwycięstwie króla, władcy, który wyszedł na wojnę, aby walczyć o swoje królestwo, o swój gród, czy swoje miasto. I on powraca
z tej walki, z tej wojny, w pochodzie triumfalnym, jako ten, który podbił inny lud, inny naród. Wraca jako zwycięzca. I przesłanie przez gońców, przez posłańców przekazywane temu miastu, zanim król jeszcze wrócił, jest w drodze, ale on już wraca. Przesłanie o tym, że nasz król zwyciężył, to był Ewangelion. To była Ewangelia. Czyli, że nasz Pan, nasz król zwyciężył naszego wroga. Kto w naszym życiu jest naszym największym wrogiem? Grzech. Szatan. Więc król, Pan, król, Jezus Chrystus zwyciężył grzech. Pokonał diabła. I gdy on wraca, on jest naszym Panem, on jest naszym zbawcą. My możemy być pewni, że nasz największy wróg jest pokonany. Jezus jest po naszej stronie. Po angielsku jest takie stwierdzenie: content is king, czyli treść to król. To, co jest zawarte w przekazie Ewangelii, tej wiadomości, można by powiedzieć, jest takim łonem, w którym ma począć się nowe życie. I od tego, jaka jest ta treść, jaki jest ten przekaz, jakie jest to łono, od tego zależy bardzo, bardzo dużo. Od tego zależy, na jakich zasadach ktoś w ogóle wchodzi do królestwa. W jakiej rodzinie się narodzi. Jak wchodzi na drogę chrześcijaństwa? Co jest w jego świadomości, w jego mniemaniu? Czym to chrześcijaństwo będzie? Na czym ono będzie polegać? To jest to, jak ktoś staje się częścią wspólnoty Kościoła. To wszystko będzie brzemienne w bardzo potężnych konsekwencjach. W jego całym życiu, w uczniostwie, w jego podejściu do wszystkich aspektów życia. To jest to, czy ktoś rozumie Ewangelię jako, wiecie, taki konieczny, potrzebny, konieczny dodatek do życia, bo już ma to, co potrzebuje. Nie wiem, ma rodzinę, ma relacje, ma jakieś finanse do życia, ma hobby, odnalazł pasję w życiu, ma edukację i brakuje jeszcze mu czegoś, co by dopełniło jego szczęście i jego sens. I się okazuje, że Jezus jest tym brakującym elementem i on tak dopasowuje tego Jezusa do swojego życia, ale tak naprawdę wszystko kręci się nadal wokół Niego. On nadal jest najważniejszy. Jezus jest mu potrzebny, aby nie wylądował w piekle. I więc widzi tą konieczność i zaprasza go do swojego serca, do swojego życia, ale to życie w gruncie rzeczy jest nadal jego, a Jezus jest tam oczywiście niezbędny. Więc jeżeli ktoś w takiej świadomości wchodzi do królestwa, rozpoczyna drogę chrześcijańską, to wszystko będzie do góry nogami. W kontraście do tego, że Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, jest chwalebny, jest wspaniały, jest godzien chwały, a ja jestem taki mały, nad którym Bóg się zmiłował i któremu oferuje swoją łaskę, którego zaprasza, by wszedł w poczet jego wielkiej, wspaniałej historii. Jeżeli ja wchodzę w życie chrześcijańskie z taką mentalnością, to wtedy ja jestem częścią Jego Królestwa, a nie, że Jezus jest częścią mnie. Czy widzicie tą różnicę w świadomości i mentalności? Tak? Nie? Tak? Trochę? Mniej więcej? Okej. Okay. To jest zasadnicza różnica tego, kto jest większy. Czy Jezus jest większy i ja wchodzę w Jego Królestwa, czy ja jestem, wiecie, ważny i potrzebuje Go, aby On pomógł mi w życiu i On wchodzi w poczet mojego królestwa, nie? Także to jest wielka różnica. Ja jak dorastałem tak naprawdę w środowisku kościoła ewangelicznego, zazwyczaj myślałem, że Ewangelia jest dla niewierzących, dla tych, którzy jeszcze nie uwierzyli, dla nieodrodzonych. Że oni potrzebują najbardziej usłyszeć Ewangelię. Jak już ją zaskoczą, tak jak ja ją zaskoczyłem,
to zostawiamy tą Ewangelię z boku, bo ona już jest checked, tak? Załatwione i teraz przechodzimy do kolejnych rzeczy, cokolwiek by to było. Ja, może służba, może uczniostwo, kościół, cokolwiek, a Ewangelia jest dla niewierzących. Nieprawda. To znaczy, prawda, że jest dla niewierzących, ale Ewangelia w takiej samej mierze jest dla już odrodzonych. W takiej samej mierze jest dla już zbawionych. Ponieważ ja każdego dnia desperacko, po wielu, wielu latach chodzenia z Jezusem, ja sam potrzebuję głosić Ewangelię sobie samemu. Ja potrzebuję jej tak samo bardzo, jak potrzebowałem ją przed nawróceniem, jak potrzebowałem ją w momencie nawrócenia, jak potrzebowałem ją w roku nawrócenia. Cały czas potrzebuję ufać, wierzyć, że mam łaskawego Ojca w niebie, który jest łaskawy dla mnie, nie w oparciu o to, że ja po iluś tam latach chodzenia z Jezusem powinienem w końcu być jakiś tam. Nie na tej podstawie, ale na podstawie tej, że Jezus Chrystus jest moim odkupicielem i jest zbawcą od nie tylko kary za grzech, bo Ewangelia nie zbawia mnie tylko od kary za grzech. Ewangelia nie tylko zbawi mnie kiedyś w przyszłości od obecności grzechu w ogóle w moim ciele, we mnie i w świecie, ale codziennie zbawia mnie od mocy grzechu. Bo jeżeli Ewangelia ma służyć mi tylko do zbawienia mnie czas przeszły dokonany od kary za grzech, to skąd mam czerpać moc dzisiaj, kiedy zderzam się z moimi pokusami i z moimi słabościami, z moim lenistwem i z moją pożądliwością i z moim niedomaganiem i z moim niedowierzaniem i nieufaniem do czymś Bogu? Jak nie dzięki Ewangelii. Ona jest mi tak samo potrzebna dzisiaj, jak mi potrzebna 20 lat temu. I w końcu, mówiąc już o Trójcy, tak? Ojciec, łaskawy Ojciec, Bóg, Stwórca Wszechświata, jest moim Ojcem. Jezus jest moją sprawiedliwością, która jest nie do tknięcia. Nie można jej zburzyć. To jest szata sprawiedliwości, która jest nie można jej rozpuć. Ona jest stała, ponieważ to jest sprawiedliwość Boża, która jest mi dana. Ja nie wypracowuję po już tam latach chodzenia z Jezusem swojej własnej sprawiedliwości, w oparciu o którą Bóg Ojciec na mnie się patrzy. Bóg Ojciec cały czas na mnie się patrzy w oparciu o sprawiedliwość nadaną mi, którą jest sam Jezus Chrystus. I w końcu mam pomocnika, wspomożyciela, którym jest Duch Święty, który wstawia się za mną w moich słabościach, w moim zniechęceniu. W tym, jak sam z siebie jestem bardzo słaby. Bardzo go potrzebuję. Więc to jest taki krótki wstęp, czym Ewangelia jest. Czym Ewangelia jest i dlaczego jest tak bardzo nam potrzebna. I teraz chciałem wam zademonstrować. I teraz to jest właśnie czas w grupach, także wytężcie swoje umysły i uszy przez chwilę. Opowiem wam jakąś Ewangelię. Krótko, to będzie trwało, nie wiem, minutę, parę minut. I chciałbym, żebyście wyłapali, co w tym przekazie mogło pójść nie tak. Okej? Co jest nie tak z tym przekazem? Posłuchajcie. Będę mówił w oparciu o takie cztery punkty, takie cztery prawdy, wokół których większość przekazów Ewangelii jest komunikowana. To jest to bardzo pomocne, żeby móc sobie tak poukładać to, jakie są kluczowe prawdy w zakomunikowaniu Ewangelii, ale ciekawy jestem, co będziecie o tym myśleć. Więc tak. Bóg, potężny Bóg, jest niedostępny, jest bardzo daleko. Jest bardzo sprawiedliwym Bogiem. Jest strażnikiem swojego prawa. On ustanowił prawo. Jest niedostępny, jest bardzo daleko, ale wszystko widzi, co robicie. Ty jesteś marnym, niegodnym grzesznikiem. Zbuntowanym przed Bogiem.
Ale Jezus przyszedł, aby powstrzymać oburzenie niebieskiego Ojca. Umarł na krzyżu, powstrzymał Jego gniew i dał Tobie możliwość współpracy z Nim, abyś stawał się podobniejszy do Jezusa przez Twoje naśladowanie Jego i współpracowanie z Nim. On umożliwił Ci zbawienie. Teraz wszystko zależy od Ciebie. On wykonał już swoją część, swoje 50%. Teraz Ty potrzebujesz wykonać swoje 50%. Jeżeli będziesz wystarczająco wierny, jeżeli będziesz wystarczająco pokutował, jeżeli będziesz wystarczająco wierzył, to masz dużą szansę, że znajdziesz się w niebie. Okej, koniec tej prezentacji. Chciałbym, żebyście teraz wzięli dosłownie 2 minuty, żebyście zastanowili się w waszych grupach, co w tym przekazie mogło pójść nie tak. To ja mam powiedzieć, co poszło nie tak. Dobra, pierwsza rzecz to było tak, że przedstawiłeś Boga jako takiego bardzo srogiego, który jest nie wiadomo jak oddalony, a Jezusa jako takiego miłującego, który chce się poświęcić, żeby Bóg tylko się nie rozdał swojego gniewu na lud, na ludzi. Więc Jezus jest takim jakby właśnie miłującym, a Bóg jest taki całkowicie srogi. A potem... Czyli sprzeczność w trójjedności Boga. Tak. Tak naprawdę nie są jedno w tym. Jakoś się dogadali, ale... Tak. Potem, że od człowieka zależy zbawienie całkowicie. W sensie, że to jest 50-50%, a tak naprawdę w 100% to zależy od Boga, w jakim czasie, kiedy, komu daje zbawienie. Bo to Bóg wybiera ten czas. Więc... Czyli, że zbawienie jest współpracą. Tak, i to jest błędne. Tak naprawdę praca. Tak. Uświęcenie jest współpracą, a usprawiedliwienie całkowicie zależy od Boga, komu je daje. I że tak naprawdę zależy to od mojej wiary i od tego, jak ja będę naśladował. I to wchodząc w taki sposób do życia, to strasznie jest wycieńczające i zrzuca na nas taki ogromny ciężar, który jest bardzo trudno potem unieść. Brzmiało jak dobra nowina? Nie. Męczące prace. Dzięki. Która grupa? Tutaj. Nie jest to twoje drugą. Kto miał być pierwszy? No to dawaj. Nie no, zaraz tym co teraz mówiłeś, to był taki bardzo naszym zdaniem. I taki nacisk na religię. Musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, jeżeli nie zrobisz tego, to nie będziesz zbawiony, o co musisz wypiekła. A jakby to nie o to chodzi Ewangelii, to jakby o własność, o miłość. Tak, czyli brzmiało to bardzo religijnie. Tak bardzo, jakby takie tłamszenie człowieka, że jesteś zły, jesteś beznadziejny, jesteś do niczego i jeśli nie zrobisz tego, tego i tego, to w ogóle jesteś stracony i na straconej pozycji i w ogóle szkoda. Czyli nadzieja jest, ale dość marna. I że jakby, no, masz bardzo małe szanse, a jeśli tego nie zrobisz, to w ogóle masz przełamanie. Dobrze, super. Która grupa następna? Okay. Ja się zgadzam z tym, co było wcześniej mówione, ale chciałbym tylko dodać, bo tam było wspomnienie o tym, że Bóg jest daleko i to jest gdzieś prawda, że jesteśmy oddzieleni, przez to Bóg jest daleko, ale to było takie przedstawione, że w takim sensie, że po prostu On nie chce się w ogóle do nas zbliżyć, a On to zrobił właśnie przez to, że przez postaci Jezusa i stał się takimi jak my. No i to jest właśnie to takie zbliżenie się Boga do nas. Że On postawił krok, no ale zresztą jest nawet napisane, zbliżcie się do Boga. No. Tak. Czy Bóg cały czas jest bardzo tak na dystans, tak? Okej. Okay. Ja oprócz tego wszystkiego mądrego, co powiedzieli przed mówcy, i oni się powtarzać, to dlatego, że właśnie to całe rozumienie tych wszystkich rzeczy, można zapewnić takie zbawienia, to było pojęte, że jakby może, niekoniecznie, jakby nie mam tej pewności tego, że jeśli już nawet gdzieś poznamy Jezusa i tak dalej, że nie do końca możemy być pewni tego, czy jesteśmy zbawieni. Z pewnością nie. W takim scenariuszu nie możemy być, nie? Chcecie? Teraz wy? Może. Okay. Zgadza się z Prymusami w
wiele się prawidłowo. A właśnie było takie myślenie, że jakby... No my jesteśmy daleko z Boga, tak naprawdę Bóg jest blisko nas, jest przy nas, tylko my przez swoich grzechów stoją taki mur. Jakby, ale jeżeli my się ułożymy i regrujemy swoje grzechy, to my jesteśmy z nim. To nie jest daleko od nas. Tak naprawdę tylko się przyjmujemy jego karę, nie? A nie to, czy my się staramy bardzo, bo nie może się starać. No. Tak, bo w tym przekazie dużo zależało, nie wszystko, tak? Bo Jezus umarł i tak dalej, ale dużo też zależało to od nas bardzo, tak? Zbawienie. Okej. Okay. Kto jeszcze? Wasze pytanie. Śmiało. No więc Bóg jest dostępny, dlatego że on jest blisko nas poprzez swojego ducha i naprawdę możemy z nim rozmawiać i wiemy, że on nas słucha. I jeszcze nie ma, ale to słucha nas swoje 100%, dlatego że właśnie może dla myślenia założonego, że możemy się łączyć. No i jeszcze też, jeżeli my mamy swoje życie i właśnie nie mamy z nim, to nie jest tak, że my mamy szansę się dostać do nieba, tylko mamy tylko gwarancję. Aha, aha. Czyli te procenty się nie zgadzały tutaj, nie? To 50 na 50, nie? Tutaj była, a tutaj jest 100%, tak? I gwarancja 100%, nie? Dobra. Ja jeszcze to jest dokładnie to samo, co wszyscy poprzednio. No i głównie tak się prosicie na to, że Bóg właśnie nie jest taki głos na początku, bo jest niedostępny, tylko właśnie jest dostępny przez ofiarę swojego syna. No i tam też było właśnie o tym, że możemy właśnie sobie coś tam robić, próbować, ale i tak właśnie nawet nie mamy pewności, czy nie, czy w ogóle nam się cokolwiek uda osiągnąć, to jest właśnie to, że jest zbawienie z łatwiej, nie z uczynku. Tak, tak. Super. Bardzo dobrze. Okej. Wszyscy? Już byli? Jeszcze nie? Okej. Ja bym dodał kolejną rzecz. Mówcie jakby to, co było nie w porządku w tym. Jak powinno być? Będziemy mówić za chwilę. Tego, co tutaj było. Moim zdaniem brakowało, bo człowiek myślący, kiedy słyszał, że jesteś grzesznikiem, tak po prostu, bo tak, to by nie przyjął tego, nie? Musiałby usłyszeć uzasadnienie, dlaczego tak jest. Brakowało pokazania zestawienia człowieka z świętością Pana Boga. Okej. Okay. Czyli taki graźny kontrast, który dlaczego ludziom to wyjaśnia, tak? Jestem złym grzesznikiem, tak, ale dlaczego? Tak, okej, dobrze. Super, bardzo dobrze, świetna robota. Także widzicie, najlepiej być tą pierwszą grupą, bo potem nie trzeba się tak myśleć na co, nie na końcu, ale okej. Słuchajcie, a czy w tej prezentacji Ewangelii była prawda? Jakakolwiek prawda? Tak. Była, nie? Była prawda. Okej, dobrze. Teraz będzie drugi scenariusz, także tęszcie swoje uszy, uwagę. Więc ja opowiem wam jakąś Ewangelię za chwilę. Będzie to trwało bardzo krótko. Użyję podobnego schematu myślowego i wy zastanawiajcie się, co w tym razie jest nie tak. Dobra? Bóg jest szalony na punkcie wszystkich ludzi. Bóg zwariował po prostu z miłości na swoim całym stworzeniem i kocha wszystkich ludzi tak samo jednocześnie. Oczywiście, my mamy nasze problemy. Ja to nazywam takim słowem na G, że... Ale to nic. To nic. To ma swoje dylematy. Możemy kiedyś o tym porozmawiać, natomiast nie martw się, bo Jezus przebaczył na krzyżu, kiedy umarł za nas wszystkich z miłości, wszystkie grzechy wszystkich ludzi i nie może się doczekać. Błaga Ciebie, nie może się doczekać, kiedy Ty w końcu go przyjmiesz. On czeka, nie może się doczekać. Więc Ty zaproś go do swojego serca, zaproś go do swojego życia, a będziesz miał życie szczęśliwie, szczęśliwe. Twoje marzenia, twoje pasje będą spełnione i zrealizowane. Będziesz miał życie tak, jak Ci się nie śniło. Wystarczy, że teraz tylko powtórzysz tą prostą, nieznaczącą modlitwę. Szczerze, jak potrafisz za mną, a będziesz zbawiony, będziesz w niebie. I będę mógł Ci pogratulować, że stałeś się częścią Królestwa.
Dobra, grupa, tak, chyba chciałbym pierwsza, strasznie chciałbym być pierwsza i oryginalna. Słucham was, co poszło nie tak w tym przekazie? I nawet bała się... Ale to jest źle. Nie, to nie jest źle, ale bała się tych właśnie słów w stylu grzech, no nie? I to jest takie, że prezentowanie Ewangelii tylko w tych pozytywach, to jest pozytywne, no nie? Ale jakby, że dzięki temu zmieni się całe twoje życie i będzie miał super i nie będzie niczego trudnego w twoim życiu. I to jest, no to jest prawda, nie? I jeśli ktoś jakby coś uwierzy, no to... jest rozczarowany ludzi, nie jest. To była jedna rzecz, a druga, że to było, no mieliśmy takie odczucie, że Bóg jakby prosi się aż, nie? Żeby, hej, no przyjmij mnie, to jest to taki super. I tutaj mają... No zrób mi łaskę, nie? No właśnie, i to po prostu było porównanie do wiodącego kolegi w szkole, który prosi o zadanie domowe, no nie? No proszę, wszystko już zrobiłem, no proszę, daj mi to, no nie? Tak. No to nie jest prawda, no nie? Że aha, się tak nie musi. Tak, super, dzięki, bardzo dobrze. My drodzy. Okej. Okay. Nie, wy byliście pierwsi ostatni, wy później. Okej. Proszę zauważyć, że tego nie widzę, że jedno z zwanej pachnięci to jest to, że w całej przedstawieniu nie było ani razu wspomnieć tego imienia Jezusa. Wszystko było odnośnie samego Boga, odnośnie Jego miłości, ale nie było praktycznie nic o samym przekwieniu, o tym, co Jezus zrobił, jakim On jest przykładem dla nas. I drugą rzeczą, którą zauważyliśmy, było to, że w całym tym przedstawieniu, w całym tym przykładzie nie było niczego na temat pokuty. Była to Ewangelia, która obiecuje nam każdą zmianę, ale zmiana, która nie jest jedność. To jest zmiana taka darmowa. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, dzięki. Dobrze. Okej. Okay. No tutaj wiadomo, to się powtarzałem samym o sobie o tym, że no Pan tutaj prezentacji nie potrzebuje, ale on nas chce. I on nie jest taki nastolatek, jakiś zakochany nastolatek, który tak czy nastolatek, który biega na jakąś dziewczyną, tylko on jest tym, który decyduje właśnie się do nas zbliżyć. On nas nie potrzebuje tego, ale on nas chce. Ale w tym było tak, jakby nas potrzebował, tak? No tak, żeby, no przecież szaleje, no tak, tak bardzo oszalano tego, żebyśmy tylko, no, ta projekta sama się nauczyła. No i... co dalej? No, więc to było łaskę, ale wszystko jest okej, okay, takie reklamy w sumie, że tam jest super, musisz mieć super życie, wiesz, teraz, mieć mnóstwo pieniędzy, czy jak chodzi, potrzebujesz. Tak. Reklamacji nie przyjmujemy, tak? Po odejściu tak. Od kasy. Tak, odrywamy w ogóle od życia codziennego. Zostawcie tam. Okej. Już tutaj. Kto chce nas tam powiedzieć? No to w tym przekazie, bo w ogóle jest powiedziała tego o tym, co się dzieje po tym, jak się tą modlitwą pomodli. I jak było nieco naśladowanie Jezusa, to po prostu tak wyglądało, jakby ktoś się miał pomodlić, jakby przyjąć to, a potem robić to, co robił wcześniej, na przykład w Bekady i Lidzy. Tak, już czas odpoczął do A nie? Ale jak już było powiedziane, wszystkim. Tak, tak. Wszystko. Nie martw się o tym, bo masz problemy, tak. A nie martw się o przyszłość. Wszystko już jest. Tak, tak. No. Okej, okay, super, bardzo dobrze. No dobra. No właśnie, to brzmi taka trochę Ewangelia po prostu marketingowa, nie? Że wystarczy, że pani podpisze tutaj i zostanie pani odkurzacz i do tego w ogóle pół domu i tak dalej i jakby... No, zadzwoń teraz, a? Tak, proszę wysłać SMS-a i będzie wszystko okej. Okay. I już teraz się zgubiłam. Aha, no i też właśnie... To, że Pan Jezus umarł za wszystkich i wszystkie Twoje grzechy już są dawno wybaczone, to jest takie, no okej, no to teraz ja mogę robić sobie co chcę, no bo w sumie już jakby, no tak czy tak mi wybaczył Pan Jezus, no więc spoko. No i też stawia nas w kontroli, że no ode mnie zależy, czy ja tego Pana
Boga przyjmę, czy nie, czy coś, jakby trochę nas postawiło to ponad Panem Bogiem. Okej. Bardzo dobrze, dzięki. Kto jeszcze? No więc my zauważyliśmy, że ta Ewangelia, która była dosyć jak wszyscy, że to była taka Ewangelia sukcesu bardzo, że jeśli tylko mówisz, to nie mieliśmy żadnych problemów z cierpieniem, to jest cudowne i świetne. I no właśnie, że przyjmując zbawienie, robimy Bogu łaskę. I jest też bardzo dobrze wypowiedź w bagatelizowaniu grzechu. I pokazane, jak nie było pokazane, że grzech to jest też coś, co dotyczy już potem nawróconych w Chrystusie. I też właśnie ta modlitwa była taką formułką pustą, za to przyjęcie zbawienia, które jest tak naprawdę wielkim wydarzeniem, czymś takim głębokim, powinno wynikać serca, to było po prostu pokazane jako coś tylko w tej roli. Super, dobrze. To jeszcze nie... Hania! Przerysowany obraz trwającego Boga. To co, pozwala nas mniej niż my... Brakuje temu Bogu, żeby go tak Słyszałem o konferencji takiej, gdzie mówiono na temat ojcostwa Boga i oczywiście Jezus jest bratem, to możemy do niego mówić, hej brat! No. Okej, okay. kto jeszcze nie... Nie szedł. Wszyscy już byli, tak? A jeszcze. Było powiedziane, że Super. Bardzo dobrze. Świetne wnioski, słuchajcie. Spisajcie się bardzo dobrze. Powiedzcie mi, czy była w tym przekazie jakaś prawda? Była prawda, tak? A chciałem się zapytać was, który scenariusz był dla was trudniejszy do zdiagnozowania? Pierwszy czy ten drugi? Pierwszy był trudniejszy, tak? Dla was? Pierwszy czy drugi? Pierwszy wydaje się, że było tak najwięcej. Okej. Dobra. Jay Packer, to jest taki teolog, powiedział, półprawda przedstawiona jako cała prawda staje się całkowitą nieprawdą. Półprawda przedstawiona jako cała prawda staje się całkowitą nieprawdą. Oczywiście w pierwszym i drugim przekazie była prawda. Natomiast było dużo nieprawdy. I można by powiedzieć, czepiasz się. Tak naprawdę przecież była tam prawda. Była prawda Boża, więc o co chodzi? Pytanie, czy najlepszym scenariuszem jest takie poślubienie tych dwóch fałszywych w coś, co byłoby takim kompromisem trochę między jednym a drugim? Jak myślicie? Tak, nie, może. Przez razu powiedziałeś, że na półprawda staje się nieprawda. Więc nie możemy połączyć tych dwóch półprawd, bo one i tak są nieprawdy. No a co gdyby z tej jednej wziąć półprawdy i z tej drugiej wziąć półprawdy? To nie byłoby całe prawdy. To byłoby całe prawdy. Ciekawy przykład jest też, jak słyszałem kiedyś na temat trutek na szczury, że jak są trutki na szczury, to one posiadają 99% normalnego jedzenia, a tylko 1% jest trucizny, ale to wystarcza, żeby zabić. Tak. To jest też taki fajny przykład. Tak, mam nie. Diabeł, słuchajcie, ten prawdziwy diabeł, prawdziwy szatan, to nie jest taki gość, który straszy w oczywisty sposób. Diabeł mieni się jako anioł światłości, czyli zapodaje nam jakąś część w tym przekazie, żebyśmy my jako może czasami tacy ignoranci powiedzieli, no przecież on mówi prawdę.
ale wystarczająco dużo kłamstwa, żeby tak naprawdę pozbyć ten cały przekaz jakiejkolwiek zbawczej mocy. Nie wiem, czy zauważyliście, ja posługiwałem się w tym przekazie, w jednym i w drugim, takim schematem czterech motywów, czy czterech jakichś koncepcji, tak? To jest bardzo dobra i pomocna rzecz. Natomiast cały czas musimy, bo nie wiem, 40 lat temu były, od 40 lat mniej więcej w Polsce, znane są, może już dla was nie, bardziej dla waszych rodziców, cztery prawa duchowego życia. Bóg kocha cię i ma wspaniały plan dla twojego życia. Tak się to zaczynało. Ostatnie modne są The Four. Wcześniej były jeszcze inne, za rok czy za 5 lat były jeszcze inne. Większość z nich ma ideę tych czterech, ale bardzo ważne jest to, żeby naprawdę skonfrontować każde jedno takie narzędzie z tym, co naprawdę mówi Biblia. Okay? Oczywiście, że to, co ja przedstawiłem, to była parodia. To było specjalnie, skrajnie pokazane oszustwo przekazu Ewangelii. Natomiast nikt nie prezentuje Ewangelii aż w taki sposób, skrajnie w jeden bądź w drugi. Ale warto jest, żeby zastanowić się, jako ja osobiście mam naturalną tendencję do tego, żeby, jeżeli porównać Ewangelię, mówienie Ewangelii drugiej osobie do jazdy na koniu, nie wiem, kto z was jeździ konno albo kiedykolwiek w życiu jeździ konno. Okej. Jadąc na koniu, ważne jest, żeby nie spaść ani w lewo, ani w prawo, tak? Nie wiem, może komuś zdarzyło się, że ktoś z was spadł z konia? Nie. Coś gorszego się stało? Nie. I ten pierwszy przekaz Ewangelii to przekład takiego moralisty, legalisty, religijnego człowieka, który chce powiedzieć Ewangelię, tak? Drugi przekaz był klasycznym przykładem takiego relatywisty, uniwersalisty, takiego podkreślającego tylko Bożą miłość, a ten pierwszy podkreślającego tylko Boży sąd. Jeden i drugi w pewnym sensie jest prawdziwy. Natomiast głoszenie Ewangelii jest tak jak jazda na koniu, trzymając ten pion w środku cały czas biblijnej, prawdziwej Ewangelii, nie ulegając ani lewej, ani prawej stronie w tym przekazie. I to nie jest tak, jak podjudziłem pod was wcześniej tutaj, żeby troszeczkę tak pomieszać trochę z jednego, trochę z drugiego, jak wyjdzie to, co ma być. Więc miejcie na uwadze to, co każdy z was, jaką naturalną tendencję macie. Wierność Bogu w przekazie Ewangelii jest ważniejsza niż bycie lubianym i akceptowanym przez drugiego rzecznika, któremu chce się powiedzieć zbawczej mocy. Tak jak nie możemy dodawać do Ewangelii żadnych wymogów, których tam nie ma, i wymagać, żeby ktoś zapłacił za prezent, tak z drugiej strony nie możemy rozwadniać i spłaszczać tej Ewangelii, nie mówiąc całej prawdy. Bo to jest tak, jakby rozbroić bombę z jej mocy eksplodującej, z jej eksplozywnej tak jakby mocy. To jest sprawa wielkiej wagi, ponieważ apostoł Paweł w liście do Galacjan, słyszeliście ten fragment wiele razy, i powtórzył to jeszcze raz. Gdyby ktokolwiek głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. I Ewangelia, którą Galacjanie głosili po tym, jak Paweł stamtąd już wyjechał, to nie była Ewangelia całkowicie pozbawiona prawdy. To było o Jezusie, ale to było pomieszane z czymś jeszcze. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że Ewangelia to nie jest tylko wynalazek Nowego Testamentu. Ewangelia była głoszona także w Starym Testamencie. Chciałbym wam przeczytać kilka wersetów z Księgi Izajasza. Zauważcie, że ten schemat tych czterech motywów, tych czterech prawd tam się znajduje. Jeżeli chcecie otworzyć Biblię, chyba to jest Ewangelia Izajasza, 6 rozdział. I zauważcie, jak
te krótkie opowiadanie, ale bardzo mocne, posuwa się po objawieniu odnośnie kilku kluczowych aspektów. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty pełnił się dymem. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. I filary drzwi poruszyły się od głosów wołających, a dom wypełnił się dymem. W tych paru wersetach mamy obraz tego, jaki jest Bóg. Jaki jest piękny, chwalebny Bóg w swoim majestacie. Gdy Izajasz zobaczył taką wizję Boga, przechodzimy do kolejnego motywu, co się stało. Mówi, powiedziałem, biada mi, już zginąłem. Jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach. A moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Tutaj przeszliśmy do drugiego aspektu, już odnośnie tego, nie jak jest święty, wspaniały, niesamowity jest Bóg, ale tego, jaki grzeszny i zepsuty jest On, jest człowiek. Ale idziemy dalej. Co się stało? Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami skąd? Z ołtarza. I dotknął nim moich ust i powiedział, oto ten węgiel dotknął twoich warg. Twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony. Tu jest mowa o tym, że z ołtarza. Co? List do Hebrajczyków mówi, że kto jest tym ołtarzem w Nowym Przymierzu? Sam Chrystus. Jakby wzgórze, gdzie Chrystus był krzyżowany, ten krzyż, cała ta symbolika, to jest Chrystus. Z ołtarza został wzięty i twoja wina została usunięta. To jest mowa o odkupieniu Bożym. I ósmy werset. Potem słyszałem głos Pana mówiącego, czyli Bóg przemówił teraz, już nie Serafinę. Kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Czyli jest wezwanie Boga i odpowiedź Izajasza. Wezwanie Boga i odpowiedź nasza, na Jego inicjatywę. I to jest taki bardzo piękny przykład tak naprawdę zwiastowania Ewangelii, jeszcze ze Starego Testamentu. Więc w tym przekazie już teraz będziemy o tym mówić, jak należy, nie jak nie należy. Można Ewangelię opowiedzieć czterema motywami, czterema symbolami, czterema prawdami historycznie albo tematycznie. Historycznie, i to jest to, co warto, nie wiem, zrobić fotę tego, zapamiętać, zapisać sobie, bo jeżeli zabieramy się do opowiedzenia komuś Ewangelii, dobrze jest mieć w głowie spis treści, okej? Okay? Tak naprawdę jak siada się do napisania jakiejś książki, to często zaczyna się od spisu treści. W sensie główne myśli, przewodnie koncepcje tego, co chcę przekazać. Więc historycznie Ewangelię można by powiedzieć cztery słowa. Stworzenie, upadek, odkupienie i odnowienie. Okay? To jest coś, to jest tak naprawdę w czterech słowach historia Biblii. Stworzenie, upadek, odkupienie i odnowienie. W czterech słowach cała historia Biblii, od tego jak wszystko się zaczęło, wywodzimy się z ogrodu Eden, pochodzimy z ogrodu wspaniałego, gdzie obecność Boża była, który nas stworzył dla swojej chwały. Ale wszedł wróg, okłamał nas na temat Boga, posiał nieufność do naszego serca i my sprzeniewierzyliśmy się Bogu. De facto zbuntowaliśmy się co do Jego zbawczego panowania i podchodzenia do porządku świata i upadliśmy.
upadek był totalny. Nie w tym sensie, że nie byliśmy zdolni do pewnych wyborów, do myśli, ale byliśmy do tego stopnia skażeni grzechem, że Biblia używa słowa martwi. I to jest obietnica, którą Bóg złożył Adamowi i Ewie, że jeśli zjecie z owocu tego drzewa, na pewno umrzecie. Nie jest tak, że będziecie jacyś podupadli, ale na pewno umrzecie. W ogóle, fizycznie za jakiś czas, ale duchowo momentalnie. Potem odkupienie, czyli obietnica tego, co miało się wydarzyć. Bóg zaplanował baranka, który miał odkupić jego lud przed założeniem świata, przed stworzeniem. Więc widzicie, że ten scenariusz Bóg napisał przed założeniem świata. Scenariusz odkupienia Bóg napisał w swojej księdze, jeśli tak można by powiedzieć, jeszcze przed stworzeniem. I w końcu kulminacja całej historii, całej powieści Bożej polega na odnowieniu wszystkich, wszelkich rzeczy. Kiedy będzie nowe niebo, nowa ziemia i Chrystus zejdzie ze swoją świątynią, ze swoją oblubienicą na nową ziemię i zamieszka wraz z Ojcem z nami na zawsze. Więc dobrze jest, jak mówimy o Ewangelii, nie mówić tylko i wyłącznie o jakimś jednym aspekcie życia, historii, który wydarzył się 2000 lat temu i przenieść nas tylko do dzisiaj, ale pokazać Ewangelię w świetle całej Bożej wspaniałej opowieści, bo wtedy my nabieramy perspektywy w ogóle, po co to wszystko na samym starcie się zaczęło i gdzie to zmierza, dokąd to prowadzi. Że my, zawierzając się Chrystusowi, jesteśmy świadomi, że wchodzimy jako mający udział w niesamowitej opowieści. Stajemy się częścią niesamowitej historii, której Bóg jest autorem. Także to jest jeden sposób na wytłumaczenie Ewangelii. Na podstawie tylko tych trzech aktów. Tak jak jest sztuka teatralna, która ma cztery akty, to jest dokładnie tak. Stworzenie, upadek, odkupienie i odnowienie. Okej? Inny sposób komunikowania Ewangelii i tutaj poświęcimy troszkę więcej czasu. Już czas nas goni, mowa o czasie. Też w czterech słowach. Bóg, grzech, Jezus, wiara. To jest podsumowanie w czterech słowach istoty Ewangelii. Już nie historycznie, ale tematycznie. To są cztery największe, najważniejsze tematy całej Biblii. To jest to, kim i jaki jest Bóg. Bo wiecie, mówiąc Ewangelię, możemy powiedzieć coś o Bogu. Ale możemy opisać obraz Boga nie do końca prawdziwy. Tego powiedzenie komuś prawdę o tym w ogóle, jaki Bóg jest. Bo czasami ateista czy agnostyk mówi, a ja nie wierzę w Boga. Ja wtedy lubię się zapytać, a w jakiego Boga ty nie wierzysz? Jaki jest ten Bóg, którego ty nie wierzysz? I często jak ktoś opisuje mi tego Boga, którego on nie wierzy, to ja mu mówię, wiesz co, ja też nie wierzę w takiego Boga. Bo często ludzie mają totalnie skrzywiony obraz, jaki naprawdę jest Bóg. Potem, co się wydarzyło w ogrodzie? Na czym polegał ten upadek? Grzech. Czyli tak naprawdę ludzie, którzy są upadli, którzy zostają skażeni przez grzech Adama do tego stopnia, że rodzą się w grzechach. Tak jak Boże Słowo mówi. My rodzimy się w grzechach. My rodzimy się duchowymi trupami. Rodzimy się duchowo martwi. Nie jest absolutnie prawdą, jest kłamstwem z piekła rodem to, że wszyscy ludzie to są dzieci Boże. Stworzenia Boże, stworzone na obraz, podobieństwo Boga, ale nie dzieci Boże. Tak naprawdę Boże Słowo mówi jako synowie buntu. Jako dzieci, nad którymi wisi Boży gniew. Dzieci ciemności. Dzieci szatana nawet do pewnego w pewnym momencie Jezus używa, mówiąc do religijnych przywódców, mówi, że waszym ojcem jest diabeł.
Każdy człowiek z natury nie jest żadnym dzieckiem Bożym. Jest upadłym stworzeniem, które nie jest zdolne do tego, żeby wybrać Boga, bo nie chce. Bo pragnienia serca są zepsute do tego stopnia, że przykrywka na zewnątrz może być bardzo cywilizowana i taka uładniona, ugrzeczniona i wypolerowana, ale serce jest tak zepsute, egoistyczne, pełne możliwości, które może sprawiać wrażenie, że jest takie fajne i miłe, ale tak naprawdę jest zepsute. W końcu Jezus. Co tak naprawdę Jezus przyszedł zrobić? Czego On dokonał? I jeżeli mówimy, właśnie, możemy popaść w te dwie skrajności, tak? Z jednej strony możemy powiedzieć, że Jezus umarł na krzyżu za wszystkich ludzi z miłości, więc On zrobił już swoje, teraz reszta należy do Ciebie. Jest to częściowo prawda, tak? Ale nie jest to do końca biblijna prawda. Jezus, umierając na krzyżu, de facto odkupił. On złożył okup ze swojego ciała za tych, których mu Ojciec da. Tak naprawdę ci, którzy będą zbawieni, zostali odkupieni nie w momencie wypowiedzenia magicznej modlitwy, ale z zamiaru Boga zostali odkupieni i zbawieni na krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlatego ci, którzy potem zwrócą się do Niego, mają gwarancję tego, że Jezus właśnie za nich 2000 lat temu zapłacił okup ze swojego własnego życia. Jezus nie tylko umożliwił zbawienie wszystkim, potem cała reszta zależy od nas, na ile my będziemy współpracować z tym zbawieniem, ale Jezus dokonał zbawienia za tych, którzy złożą swoją ufność w Niego. Więc jak mówimy tutaj o wierze, to jest ten czwarty aspekt, w momencie, w którym my wierzymy w prostą Ewangelię, kiedy jest nam zwiastowana, głoszona w prawdziwy, biblijny sposób. W tym momencie następuje cud. Cud wiary. To nie jest, że tak my, wiecie, słyszeliśmy wystarczająco, przekalkulowaliśmy wszystko i tak zebraliśmy się w sobie i mówimy, dobra, to ja teraz decyduję się, że ja podejmuję decyzję, że ja wybieram teraz, żeby iść za Jezusem. Nie, to jest o wiele bardziej działanie Ducha Świętego wewnątrz nas, kiedy my nawet do końca nie wiemy, co się dzieje. Więc absolutnym kluczem jest Ewangelia, która jest mocą Bożą w zbawieniu każdego, kto, co? Wierzy. Więc w momencie, kiedy my mówimy prawdziwą, biblijną Ewangelię komuś, w tym momencie Duch Święty działa. Duch Święty działa w sercu tej osoby. I w jakiś nie do końca zrozumiały przez nas sposób Duch Święty ożywia przez Słowo Boże, ponieważ Słowo Boże ożywia zmarłych. On ożywia dusze. I taki człowiek, tak było z każdym z nas, w pewnym momencie mówimy, tak, ja wierzę. Ja nie wiem, jak to się stało, ale ja wierzę. Przed chwilą nie wierzyłem. Teraz wierzę. Nie rozumiem do końca wszystkiego, ale wiem, że Jezus umarł za mnie. Może przed chwilą wiedziałem to teoretycznie, że Jezus umarł, aby zbawić, ale teraz wierzę, że Jezus umarł za mnie. Że Jezus jest mój, a ja jestem Jego. To jest cud wiary. Także, gdy przekazujecie komuś Ewangelię, jest niezbędne to, żebyście
namalowali obraz waszymi słowami przez modlitwę tego, jaki naprawdę jest Bóg. I niekoniecznie starali się ich przekonać, że Bóg ich strasznie kocha. Niekoniecznie starali się przekonać, że Bóg jest tak sprawiedliwy, a oni tak grzeszni, że jest na nich zły. Ale głównie mówiąc o Bogu, mówimy o tym, że On jest sam w sobie pełen chwały i że On sam w sobie jest dobry. Wiecie, to, że Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym w koncepcji w ogóle, kim Bóg jest, jak jest, jest absolutnie niezbędne i kluczowe. To nie jest jakaś doktryna o Trójcy, nie jest jakąś niezrozumiałą, enigmatyczną, niepraktyczną doktryną o tym, kim jest Bóg. To jest absolutnie kluczowe, ponieważ gdyby Bóg był pojedynczy, okej, Bóg jest jeden, to jest jasne, ale jako jeden Bóg, gdyby był tylko jedną osobą, gdyby był pojedynczy, przez miliony, miliardy lat, zanim stworzył świat, on musiałby być strasznie samotny, strasznie nieszczęśliwy, strasznie głodny relacji. I tak naprawdę, jeżeli by zdobył się na stworzenie czegokolwiek, to z potrzeby. Żeby czegoś brakowało. Jeszcze, gdyby to stworzenie nie odpowiedziało na jego miłość, to w ogóle musiałoby być strasznie nieszczęśliwe. Ale wiecie, Bóg był spełniony sam w sobie przez wszystkie lata. To nie były żadne lata, bo czas nie istniał wtedy. Ale od wieczności wstecz Bóg był zawsze spełniony. Ponieważ był w relacji. Od zawsze. Ponieważ nie był sam. Ponieważ był w trzech osobach. Od zawsze. I tylko dlatego, że Bóg był, jest relacyjny i stwarza z obfitości tego, kim, jaki On jest, dlatego my jesteśmy relacyjni. Bo On od zawsze jest relacyjny. I tylko dlatego, że taki jest, może być dobry. Gdyby nie był Trójcą, gdyby nie był Trójjedyny, by nie mógł być dobry. Bo nigdy wcześniej nie miałby nikogo innego, wobec kogo mógłby być dobry. Pierwszy raz dopiero mógłby być dobry po stworzeniu. W końcu jest ktoś, komu mogę okazać moją dobroć, ale nie ćwiczyłem tego przez te wszystkie wieki. Nie. Bóg był dobry, bo był relacyjny, bo był w swoim bóstwie, w swoim bycie jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Więc dlatego Bóg jest pełen chwały. Dlatego On jest dobry. Grzech. Zaraz będziemy jeść. Okej. Dlaczego grzech jest tak paskudny? Dlaczego grzech jest tak straszny? Nie dlatego, że tylko i wyłącznie, że Boże prawo zostało złamane i Bóg się gniewa jak policjant. Po prostu, który przyłapał kogoś, kto skiduje. A nie dlatego głównie Bóg jest jaki jest, wkurzony jest na grzech człowieka. Ale dlatego grzech jest tak skrajnie zły, ponieważ grzech kłamie na temat Boga. Kłamie na temat Jego dobroci, kłamie na temat Jego wspaniałości i Jego chwały. Dlatego w tej drugiej kategorii my jesteśmy grzesznikami mającymi skażoną naturę do szkichu kości. I skażone są nasze uczynki. Jesteśmy duchowo martwi, ciąży nad nami słuszne Boże potępienie, dlatego że jesteśmy całkowicie zdanymi na Jego miłosierdzie. Jeżeli tak opowiadamy komuś Ewangelię, to nagle w kimś może się pojawić jej to Bóg jest po prostu o wiele lepszy niż ja sądziłem, a ja jestem o wiele gorszy niż sądziłem. Jeżeli ktoś tak zacznie rozumieć, to jest dobra droga. My mamy wynieść chwałę Bożą, Jego wspaniałość, Jego dobroć, Jego światłość, jak najwyżej się da. I pokazać, jak zły, desperacki i głęboko potrzebujący tego Boga jest człowiek. Jesteśmy my. Jeżeli w kimś zacznie się tworzyć ta desperacja, to jest dobry znak. Bo tak naprawdę, słuchajcie,
Dopiero wtedy Jezus ma ich prowadzić sens. Jeżeli my nie powiemy wystarczająco wyraźnie o Bożej wspaniałości, wystarczająco wyraźnie o ludzkiej grzeszności, Jezus nie ma sensu. Jego ofiara jest bez sensu. To już Jezus mógłby przyjść, być wspaniałym przykładem, dać nam kilka wskazówek, jak je prześladować. Wystarczyłoby. Ale była potrzebna ofiara Bożego Syna, żeby tą niesamowitą przepaść między Bożą Świętością i naszą grzesznością pokonać. I dlatego między innymi Ewangelia jest potrzebna nie tylko niewierzącym, ale i wierzącym, ponieważ my po nawróceniu obserwujemy we własnym życiu grzech. Jak sobie z nim radzimy? W ten sam sposób. Dzięki Jezusowi, który jest niezmienny, który jest cały czas naszą sprawiedliwością. Więc Chrystus żył dla nas doskonałym życiem. Poniósł nasze grzechy na krzyż i stał się grzechem w naszym miejscu. Cierpiał Boże potępienie za każde złamane prawo przez nas. Umarł zamiast nas, oddzielony od wspólnoty z Ojcem, zgnieciony ciężarem Jego gniewu. Jego straszliwa śmierć zapłaciła dług, jaki nasz grzech zaciągnął u Boga i dał nam zbawienie. Jego zmartwychwstanie i doskonałe życie obdarowało nas darem sprawiedliwości, dzięki któremu możemy stanąć przed Bogiem, jako rzeczywiście będący sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Jezus nie pomaga nam w zbawieniu. Jezus nie umożliwia nam zbawienia. Jezus zbawia nas. To jest wielka różnica. W takim przesłaniu, w takiej wiadomości możemy odpocząć. Możemy odpocząć od niepewności, od własnych zmagań, od własnych dolegliwości, od własnego grzechu, ponieważ Jezus jest całkowitym odkupicielem. Czwarte, wiara. Jeżeli pomylimy wiarę z naszą wiernością, to mamy poważne kłopoty potem. Ponieważ my nie jesteśmy zbawieni przez naszą wierność. My jesteśmy zbawieni przez wierność Chrystusa w stosunku do swojego Ojca, która przez wiarę zostanie nam przypisana. Czy rozumiecie to? My jesteśmy zbawieni, że jak gdyby przez wiarę Chrystusa, przez wierność Chrystusa, który żył życiem, którym my powinniśmy byli żyć i który umarł śmiercią, którą my powinniśmy byli umrzeć, Jego sprawiedliwość, Jego doskonałe życie przez wiarę zostaje poczytane na nasze konto, zostaje nam przypisane. Dlatego to jest tak, amen. On dokonał tego dzieła kompletnie dla tych, którzy złożą swoją ufność kompletnie w nim i opamiętają się. Ja też podkreślam to słowo opamiętają się, czy nawrócą się, zamiast słowo pokutują. Ponieważ pokutują dosłownie znaczy odpokutować, to znaczy odcierpieć. Albo Jezus na krzyżu odcierpiał za nasze grzechy, albo Jezus na krzyżu odpokutował w 100% za nasze winy, albo nie do końca. I my jeszcze musimy pokutować. Więc Biblia mówi, że Jezus odpokutował w 100% za winy tych, którzy złożą w Nim swoją ufność i opamiętają się głównie z czego? Głównie z koncepcji bycia Panem własnego życia i egoistą. Głównie z koncepcji życia według swojej koncepcji i dla swojej koncepcji, dla siebie samego. Istotą grzechu jest życie po swojemu i dla siebie. Nie te wszystkie straszne inne grzechy niemoralności. Oczywiście one są złe, ale istotą grzechu jest życie dla siebie i po swojemu. Natomiast z tego właśnie Jezus przyszedł nas uratować i odkupić, abyśmy żyli przez wiarę, czyli złączenie się z Nim samym, kiedy On jest naszą sprawiedliwością, kiedy On jest, jesteśmy w Nim, będąc w Chrystusie, my nagle mamy Ojca w niebie, my nagle mamy Ducha Świętego, czyli Ducha Jezusa Chrystusa w nas. My nagle jesteśmy zaadoptowani do Jego rodziny, my nagle jesteśmy odrodzeni. To wszystko nie jest procesem. To wszystko jest wydarzeniem z aktu Bożego zmiłowania się w Chrystusie, które jest do wzięcia przez prosto, dziecięco, ufną wiarę.
To jest Ewangelia, którą chciałem wam zostawić. To jest Ewangelia, którą chciałem was zachęcić, żebyście mówili innym, przychodząc przez to, kim jest Bóg, jak wspaniały, jak straszny jest grzech. To, co Jezus uczynił, to było dokonanie zbawienia, nieumożliwienie. Jedynym sposobem, żeby to skorzystać z tej oferty, jest po prostu zawierzenie. Pamiętanie się z naszej koncepcji i zawierzenie Jemu, że On jest naszą sprawiedliwością w Ojcu. Dziękuję bardzo.